początek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. I ramiona znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma. Ich opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Dziś gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da. Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe i wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc cię. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Przyszedł czas.
pielgrzymów wchodzących na plac Jasta Górski. Choć koroną uwieńczono ci skroń, więc jako królowa od wroga nas broni. Nadziei, miłości nam znów, pancernych rycerzy, powstanie twój chów. Kieruje do nas generał zakonu Paulinów, ojciec Arnold Krawkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eminencjo, księże kardynale, ekscelencje, księże arcybiskupi i biskupi, bracia i siostry pielgrzymi. Ale sercem serc Jasna Góra. Stąd płynie moc, która szła z królami i hetmanami na pole bitew. Tu więź jedności narodu w chwilach niewoli. Tu naród w pokucie korzył się pielgrzymą pieśnią Serdeczna Matka. Tu bratały się stany i zawody składające swe uroczyste śluby.
Tu czerpano siły do pracy, ostrzono miecze ducha. Stąd rozdzielano światło, bo to stolica Królowej Korony Polskiej. Słowa sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazują, jak bardzo mocno historia Polski i Polaków zespolona jest cudownym wizerunkiem jasnogórskiej Maryi. Największy z jasnogórskich pielgrzymów, papież Polak, mówił: ten wizerunek jest symbolem mojej ojczystej ziemi. Dlatego wzorem duchowych przewodników świętego Jana Pawła II i sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego jesteśmy tutaj, aby dziękować Bogu za matczyne czuwanie nad nami Maryi z Jasnej Góry. Dziękować za dar wolności oraz za Boże miłosierdzie nad polskim narodem. Tu, na Jasnej Górze, nieustannie odzyskujemy wolność wewnętrzną oraz godność przybranych dzieci Bożych. Jasna Góra to sanktuarium wolności, miejsce, w którym ludzka wolność nie tylko była ocalona, ale nade wszystko uświęcona i ukierunkowana na Boga. Także i dziś wpisujemy w oblicze Bożej Matki rzeczywistość życia i prosimy dla nas wszystkich o prawe sumienia, czyste serca, o światłe umysły oddane sprawie Ojczyzny. Chcemy dobrze odczytać jasnogórski znak, który mówi nam o tym, że na polskiej ziemi trzeba stanąć obok każdego człowieka, bez pomijania kogokolwiek, a także być gotowym do dialogu z ludźmi dobrej woli, by na tej drodze budować dobro wspólne. Święty wizerunek Maryi wpisana jest historia życia każdego z nas. Patrujemy się w oczy Maryi, szukając nadziei i wsparcia, aby nie zagubić się pośród życiowych dróg. Maryjo, potrzebujemy Ciebie jako matki naszych rodzin, matki chorych i cierpiących, matki żyjących bez nadziei, matki zemkniętych na margines życia. Jeśli Częstochowa jest centrum Polski, oznacza to, że Polska posiada matczyne serce. Oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Bożą Matką, mówił papież Franciszek. Maryjo, Twój jasnogórski wizerunek jest znakiem duchowej jedności. W stulecie odzyskania niepodległości przynosimy na Jasną Górę pielgrzymującą Polskę, wszystkich naszych rodaków, naszą historię i dzień dzisiejszy. Przynosimy nasze radości i nadzieje, nasze smutki i niepokoje. Łączymy się duchowo i wspieramy w modlitwie Ojca Świętego Franciszka, który w Irlandii w ramach Światowego Spotkania Rodzin przypomina światu o ważnym miejscu rodziny w życiu społeczeństwa, o pięknie Bożego planu dla rodziny. Wołamy z dziecięcą ufnością i nadzieją. Maryjo, Tyś zawsze była nam pomocą i ratunkiem. Sam Bóg dał nam Ciebie ku naszej obronie, więc i dzisiaj okaż się nam Matką i pomóż nam z godnością dzieci Bożych żyć w polskim domu. Z jasnogórskiego wzgórza pozdrawiam i witam naszych gości i pielgrzymów, Jego Eminencję księdza kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, wiernego pielgrzyma jasnogórskiego, który co roku z grupą szóstą łódzkiej pielgrzymki pieszo zdąża do jasnogórskiej Maryi. Witamy księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który przewodniczy Najświętszej Eucharystii i wygłosi homilię.
Witamy księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wszystkich księży arcybiskupów i biskupów. Witam parlamentarzystów, polityków, przedstawicieli władz samorządowych, działaczy społecznych, członków organizacji kościelnych i państwowych. Witam was, drodzy wierni jasnogórscy pielgrzymi, naszej najlepszej Matce. Chcemy dziś na nowo przyrzec wierność krzyżowi jej Syna i zawołać: Królowo Polski, przyrzekam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni u stóp naszej Matki i Królowej, wdzięczni Bogu za odzyskaną 100 lat temu niepodległość, pragniemy dzisiaj myślą i sercem obejmować umiłowaną Ojczyznę naszą, każdą i każdego z nas, którzy dziękując Bogu za dar wolności, wciąż słyszymy wezwanie do dobrego, mądrego, odważnego, twórczego zagospodarowania wolności w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy mogli godnie składać te intencje w dłonie Maryi, by przedstawiała je wszechmocnemu Bogu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zrzeszczyłem, myślą o Bogu dziękujemy Panie, moja wina, moja bardzo wielka wina, przepokładam najświętszą Maśnię za wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Przysłów. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają. I zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił. Początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki. Gdy źródła wielkiej otchłani umacniał. Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły. Gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim mistrzynią. Rozkoszą jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi. Znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mojej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto Słowo Boże. Naszego narodu.
obdarzamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Obejdźcie dookoła Syjon, policzcie jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Być wielką dumą naszego narodu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągli kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. W postawie stojącej przyjmijmy błogosławieństwo Ewangeliarza. I bracia w Chrystusie Panu, po raz kolejny uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej spotykamy się w jej jasnogórskim sanktuarium. I ponownie za psalmistą powtórzyliśmy: tyś wielką chlubą naszego narodu. Bo ten jasnogórski szczyt, będący miejscem szczególnej obecności naszej Matki Królowej, wpisał się nie tylko w naszą osobistą historię, historię jasnogórskich pielgrzymów, naszych rodzin czy wspólnot, ale wpisał się także w dzieje polskiego narodu i naszej umiłowanej ojczyzny. Kiedy więc w trwającym jubileuszowym roku z radością i wdzięcznością w sercach świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, warto może jeszcze raz za Janem Pawłem II powtórzyć, że właśnie tutaj, na Jasnej Górze, gdzie mieszka Królowa Polski, nie tylko w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni, ale że i oto święte miejsce, o Jasną Górę, oparła się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości. Tu bowiem, jak mówił nasz wielki rodak, przez wszystkie lata zaborów i niewoli, przez wszystkie późniejsze noce okupacji i zniewolenia, z serc Polaków wyrywało się wspólne wołanie: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Siostry i bracia, 100 lat temu ojczyzna nasza wybiła się na niepodległość. Przyszła dla nas godzina wolności. Na mapie Europy i świata znów
pojawiła się Polska. Staliśmy się prawdziwie wolni. Nie tylko więc w wymiarach osobistych, ale i w wymiarach społecznych. My wszyscy, Polacy, mogliśmy wówczas za apostołem narodów do siebie zawołać: siostro, bracie, nie jesteś niewolnikiem, ale synem. Jesteś synem i córką wolnego narodu. Jesteś synem i córką niepodległej. A to znaczy, siostro i bracie, że nosisz w sobie całe to bogate dziedzictwo, któremu na imię Polska. A to znaczy, że na tobie i na mnie, jak prosił nas wielokrotnie Jan Paweł II, ciąży wielki, święty obowiązek, trudne i odpowiedzialne zadanie, z którego jednak nie można zrezygnować, a którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej ojczyzny. Dziś oznacza to także, że w tym budowaniu, w tym jednoczeniu się wokół wspólnego dobra, trzeba nam wszystkim pokory i otwarcia serca. Trzeba nawrócenia i wzajemnej miłości. Trzeba przebaczenia i pojednania. Trzeba zaniechania wzajemnych uprzedzeń i niechęci, które tak bardzo dzielą i ranią. Wyzbycia się zemsty i zawiści. Bo przecież ona, jako matka rodziny, chce nas strzec razem. Wszystkich razem. Przypomniał nam o tym papież Franciszek tutaj, na Jasnej Górze, i mówił, że nasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil. Wiele trudnych chwil w jedności. Prosił, aby Maryja, mężna u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w wieczerniku w oczekiwaniu Ducha Świętego, zaszczepiła w nas pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i pomogła nam żyć w jedności, nigdy nie ulegając jakiejś pokusie izolowania się czy narzucania jedni drugim swojej własnej woli. Moi kochani, w jednej ze swych homilii papież Franciszek zauważył, że wesele w Kanie Galilejskiej powtarza się w pewnym sensie w każdym pokoleniu, w każdej rodzinie, w każdym z nas i w naszych wysiłkach. Wesele w Kanie Galilejskiej ukazuje bowiem szczególną obecność Maryi, Matki Jezusa, zarówno w radosnych, jak i w trudnych, często nawet dramatycznych wydarzeniach i doświadczeniach, jakie przeżywają ludzie. Ewangelista, rozpoczynając opis, mówi nam, krótko informuje: ona była tam obecna. Odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Ona jest obecna w Kanie Galilejskiej. Jest obecna, czujna i troskliwa. Jest obecna w Kanie Galilejskiej, a więc w życiu konkretnego człowieka. Obecna w tajemnicy Chrystusa, w tajemnicy Kościoła. Obecna pośród swego ludu. Jest obecna także tutaj, na Jasnej Górze, obecna w swym cudownym, jasnogórskim wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecna w naszych wydarzeniach i przez to prawdziwie obecna również w dziejach i historii pielgrzymującego do niej ludu. Na tej świętej górze Boga jest obecna jako Boga Rodzica, jako Matka i Królowa naszego narodu poprzez swój łaskami słynący wizerunek, mówił w 600-lecie Jan Paweł II. A jej obecność tu na Jasnej Górze, podobnie jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, wyróżnia się tym szczególnym zatroskaniem o tych, którzy się smucą, których trafi ból i lęk i cierpienie, którzy przeżywają różnorakie trudności. Nie mają już wina. Radość gaśnie. Pojawia się niepokój i niepewność. Wychodzą na jaw skrywane wątpliwości. Rodzi się zwątpienie. Kruszy wzajemne zaufanie.
kochani moi, ileż razy w takim właśnie duchu, z ciężkim sercem przychodziliśmy tutaj, stawaliśmy na tym miejscu, przybywając po pomoc i pociechę do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ileż razy wypowiadaliśmy przed jej łagodnym, matczynym spojrzeniem nasze codzienne troski i zmartwienia. Ile razy powierzaliśmy jej także nasze prośby i nadzieje, drobne, zwyczajne, nasze, ale i te wielkie związane z naszą wolnością, z wolną i niepodległą ojczyzną. Ileż razy modliliśmy się o dobre zagospodarowanie tej wolności. Chrystus wraz z Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności, mówił święty Jan Paweł II. A więc w roku szczególnej wdzięczności za niepodległość trzeba i naszemu pokoleniu raz jeszcze z mocą powtórzyć jego słowa. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego ludzkiej godności, ale jest mu też równocześnie zadana, jest darem i zadaniem i można jej używać dobrze lub źle, a to znaczy, że można przez nią budować albo rujnować. Nasza obecność w tym świętym miejscu, w polskiej Kanie, u tronu naszej Matki i Królowej, zobowiązuje nas, wzywa nas do dobrego używania wolności, do budowania, a nie do niszczenia. Maryja jest dla nas wsparciem. Ona uczy oczyszczać nasze intencje. Uczy z pokorą stawać wobec nowych wyzwań i uczy czerpać stąd, jak ze stągi, zawierzenie Bożemu Słowu, by doświadczać światła i skuteczności tego Słowa w naszym chrześcijańskim życiu. Drodzy siostry i bracia, patrując się dziś w Maryję, Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską, obecną w tym miejscu, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, możemy i my wszyscy dostrzec, że wezwanie do budowania, do zagospodarowania wolności, do życia w wolności nie może być zrealizowane bez odkrycia i poznania naszych słabości i braków. Bez przyznania się do tych słabości i braków. Po to, aby Jezus je oczyszczał i przemieniał. Aby jak kiedyś w galilejskiej Kanie, to nowe wino, to dobre wino, jak mówi gospodarz wesela, rodziło się w stągwiach służących do oczyszczenia. Czyli w miejscu, gdzie ludzie zostawiali swój grzech. Nawracali się do Boga całym sercem. Od Niego otrzymywali łaskę i przebaczenie. I w Kanie Galilejskiej obecność Maryi wiąże się z pełnym zawierzeniem Jezusowi i zarazem z konkretnym działaniem. Ona wciąż mówi, róbcie cokolwiek wam mówi. Maryja uczy nas więc składać nasze życie w ręce Boga. Uczy nas przychodzić do Niego z ufnością, z jaką ona zwróciła się do swego Syna. Synu nie mają wina. Uczy nas, jak mówił papież Franciszek, a myślę, że szczególnie w tych dniach chciałby to nam przypomnieć, powierzania naszych rodzin w ręce Boga. Uczy nas modlitwy, umacniając naszą nadzieję, która wskazuje, że nasze troski są też troskami Boga. Z jasnogórskiego szczytu Maryja niezmiennie uczy nas i zachęca, byśmy powierzyli w ręce Boga również ojczyznę naszą. Uczy wołania do Boga, by błogosławił niepodległej, by nam błogosławił, by przemieniał nasze serca, by otwierał nasze umysły i dłonie, by w roku stulecia niepodległości pozwolił nam jeszcze lepiej odczytać i zrozumieć wezwanie do życia w wolności. A więc wezwanie do solidarności, zwłaszcza z najsłabszymi. Wezwanie do budowania, nie do niszczenia. Wezwanie do życia i do szacunku dla życia,
od poczęcia do naturalnej śmierci. Wezwanie do jedności i do wzajemnego szacunku. Tutaj bowiem, mówił kiedyś Jan Paweł II, nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności, a mianowicie naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego jest coraz bardziej oczyszczany. A duch ludzki prawdziwie się oczyszcza. Jest oczyszczany, gdy idzie drogą Boga, gdy czerpie z ducha Jezusa Chrystusa, gdy mu pozwala wyciągać nas z egoizmu i słabości. Wiemy, że nie możemy jedynie za wolność dziękować. Nie możemy też poprzestawać na chwalebnym wspominaniu przeszłości. Trzeba nam wszystkim dziś odważnie, mądrze angażować się w nasze teraz, naszą teraźniejszość, czyniąc wszystko dla wspólnego dobra, łącząc ludzi, a nie dzieląc. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek i dobro wszystkich bez wyjątku Polaków. Matka Jezusa z Kany Galilejskiej, nasza częstochowska Pani i Królowa, uczy nas oddania siebie do dyspozycji Chrystusa. Uczy w ten sposób siostry i bracia miłości i służby. Kanie Galilejskiej nie pozostała przecież obojętna na napotkane biedy. Nie odgrodziła się od innych, zamykając w swoim wybraniu i szczęściu. Przeciwnie, jej miłość sprawiła, że jest dla innych, dla nas. Niech zatem ona, nasza Pani i Królowa, Najświętsza Maria Panna Częstochowska, czyni nas wszystkich wrażliwymi i otwartymi w duchu tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Amen. Odnowienie ślubów jasnogórskich stało się wielkim programem pracy duszpasterskiej w Polsce, który duchowo przygotował cały naród na polskie milenium. Święty Jan Paweł II nazwał je Polską Kartą Praw Człowieka. Prośmy jasnogórską Matkę Kościoła, aby odnowienie przymierza, które naród zawarł przez jej niepokalane serce z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, było wezwaniem do ugruntowania ducha chrześcijańskiego w życiu osobistym i społecznym wszystkich wierzących Chrystusa w naszej Ojczyźnie, gdy przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ponowienie ślubów poprzedzi dźwięk jasnogórskiej intrady królewskiej. Wielka Boga, człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływają wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, pośredniczko łask wszelkich, Matko miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności szczytnemu posłannictwu narodu, omytego w wodach Chrztu Świętego. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy, rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą, wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc zastępów oddanego Ci ludu Bożego. Królowo Polski, odnawiamy Ci śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Będziemy powtarzać: Królowo Polski, przyrzekamy. Królowo Polski, przyrzekamy. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię pod przewodnictwem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. Królowo Polski, przyrzekamy. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca, Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Królowo Polski, przyrzekamy. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otaczać czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju,
aby pośród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami naszej pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski przyrzekamy. Królowo Polski ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Boga Rodzico Dziewico, sławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom, każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum narodu, milsze Ci od granitów i brązu. Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie malutkich i łaknących i okazałaś światu słońce sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś matką naszej drogi, prawdy i życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie osobiste, narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a nas na progu nowego życia, a nam na progu nowego życia sama okaż Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony w swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla
mi synem wspólnie odbiera umiernienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Otwórzmy nasze serca przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym, z którego woli Najświętsza Maryja Panna stała się naszą Matką i Królową. I przez jej wstawiennictwo przedstawmy Panu nasze prośby. Za Kościół święty na wszystkich kontynentach świata, aby ludziom wszystkich stanów, przywódcom narodów i obywatelom, rodzicom i dzieciom wskazywał drogę wiary i Bożych przykazań. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Franciszka, aby Maryja Matka Kościoła wypraszała dla niego obfitość darów Ducha Świętego, by odważnie głosił Ewangelię oraz umacniał wiarę uczniów Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, za wszystkich biskupów przewodzących Kościołowi w Polsce, aby umocnieni pełnią kapłaństwa Chrystusowego oraz płynącą z Jasnej Góry modlitwą w ich intencji, przepowiadali dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i byli nauczycielami wiary, miłości i modlitwy. Ciebie prosimy. Za naszą ojczyznę w setną rocznicę odzyskania niepodległości, aby w pełni realizowała program ślubów jasnogórskich i dochowała wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu oraz nigdy nie zatraciła swojej tożsamości. Ciebie prosimy. Za wszystkich pielgrzymów przybywających na Jasną Górę, za wszystkich chorych i cierpiących, za bezrobotnych i głodnych, za młodzież poszukującą sensu życia, aby wpatrzeni w poranione oblicze jasnogórskiej matki i Królowej Polski doznali umocnienia,
pocieszenia i niezawodnej pomocy. Ciebie prosimy. Diecezję Częstochowską na czele z jej pasterzem, księdzem arcybiskupem Wacławem, za miasto Częstochowe z jej władzami oraz za wszystkich mieszkańców, aby królowa Polski prowadziła ich po drogach nieustannego uczenia się Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy przebywając w jasnogórskiej szkole zawierzenia, wpatrzeni w oblicze Maryi Królowej Polski i pouczeni jej przykładem, szli z uległością za głosem Ducha Świętego, naśladowali Chrystusa, wytrwale słuchali Słowa Bożego i przystępowali do źródeł łaski. Abyśmy stawali się chrześcijanami na miarę naszego chrzcielnego wybrania. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, składamy Tobie dzięki za wszystkie łaski, jakich udzieliłeś naszemu narodowi przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy obecnej w znaku jasnogórskiego wizerunku. I pokornie Ciebie prosimy, abyś przyjął nasze modlitwy i udzielił nam duchowych darów w pielgrzymce nadziei, jaką tu na ziemi odbywamy do Twojego niebieskiego domu, gdzie nas oczekujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca Pan. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze we dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapach pienia i wspiera w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Cię we niebie.
z radowościową wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem miejsca Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka ta cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego śmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego pozostanie na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku wałów jasnogórskich, przy chodniku przy wałach jasnogórskich oraz od kolumny nagłośnieniowej po lewej stronie ołtarza w kierunku parków. Trwajmy w dziękczynieniu, uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne.
mądrze pozdrowiona, hostio żywa, który Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Boże, pozdrowienie.
Boże pozdrowiony, dobry pasterzu, Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg placu przychodników. Thank you.
cóż Ci, Jezu, damy za tych łask strumienie, serca Ci składamy, godne dziękczynienie.
Uwielbiajmy Boga za wielkie rzeczy, które uczynił nam Wszechmogący. Jesteś moje i dobra z Panem Bożym.
Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drodzy bracia i siostry, w tym świętym miejscu każde święto maryjne, obrońcy życia, tworzący wspaniałą wspólnotę duchowej adopcji dziecka poczętego, podejmują serdeczną modlitwę przez 9 miesięcy za poczęte dziecko, które znajduje się w niebezpieczeństwie aborcji, prosząc w modlitwie miłosiernego Boga, aby dał rodzicom moc, aby z radością przyjęli ofiarowane im nowe życie. Zapraszam wszystkich, którzy pragną teraz włączyć się w dzieło obrony nienarodzonych, o odmówienie ze mną modlitwy. Panie Jezu, za stawnictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za stawnictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Drodzy siostry i bracia, od tronu Pani Jasnogórskiej pragniemy pozdrowić wszystkich, także tych, którzy za pośrednictwem środków społecznego przekazu łączą się w kraju i poza jego granicami w modlitwie razem z nami, aby ta modlitwa płynąca z serc naszych umacniała nas wszystkich w wierze. Pragniemy też szczególnie pozdrowić wszystkie rodziny, które gromadzą się na Światowym Dniu Rodzin i spotkaniu w Dublinie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Księdzu kardynałowi Konradowi bardzo dziękujemy za przekazane nam wczoraj na ręce biskupów diecezjalnych pozdrowienia i słowa jedności od papieża Franciszka i prosimy w imieniu nas wszystkich, nas, którzy gromadzimy się tutaj u stóp
Matki Bożej Jasnogórskiej, aby ksiądz kardynał przekazał także Ojcu Świętemu słowa naszego synowskiego oddania i czci, a nade wszystko pamięć w modlitwie, o którą tak bardzo nas wszystkich zawsze prosi, mówiąc: pamiętajcie o mnie w modlitwie. Chcemy pamiętać. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Tuż po czym niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.